Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek 20 tygodnia zwykłego i w dzisiejszy czwartek 22 sierpnia obchodzi się wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej. To trzeba gdzieś, prawda, się odwołać do ostatniej tajemnicy Różańca Świętego, mianowicie ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. I to ukoronowanie to warto rozumieć właśnie w taki sposób, że to jest zwieńczenie całego dzieła, które Bóg dokonał w Maryi i w całym jej życiu. I właśnie to królowanie Maryi, bo widzicie, my mamy silną tendencję, żeby interpretować prawdy wiary, to co Bóg nam objawia, poprzez pryzmat naszych wyobrażeń, naszych przyzwyczajeń, naszych racji. I na przykład my lubimy sobie na to wszystko patrzeć właśnie w taki takim trochę oderwaniu od Pana Boga, nie? Że Maryja Królowa, nie? Że jest Pan Bóg, nie? A tu Maryja obok Pana Boga jakoś sobie tu króluje, no i teraz w naszych oczach to jest jakieś zagrożenie, no bo w końcu to Pan Bóg króluje, czy Maryja króluje. I problem jest właśnie taki, że my to wszystko rozrywamy, oddzielamy od siebie nawzajem. My też na przykład mamy tendencję, żeby rozrywać Trójcę Świętą, prawda? I traktować Ojca, Syna, Ducha Świętego, że tak powiem, no trochę tak, jakby to byli zupełnie oddzielni bogowie, że właściwie troszeczkę wpadamy nieraz w taki tryteizm, od monoteizmu przechodzimy do tryteizmu i właśnie trochę tak patrzymy, jakby to było trzech oddzielnych bogów, prawda? No, no mamy taką trudność i ja też mam tą trudność i to jest właśnie ta trudność, z którą chyba sobie nie poradzimy do końca życia, dopóki nie zobaczymy twarzą w twarz, że nam jest ciężko do końca jakby ujrzeć tą jedność Ojca i Syna i Ducha Świętego, z jednej strony wielką jedność, a z drugiej strony oddzielność osobową. Trochę nam to ciężko sobie poradzić, dopóki żyjemy w tym świecie. I to samo dotyczy właśnie na przykład Maryi, że to nie jest tak, że Maryja jest królową, że tak powiem, obok Pana Boga, w oddzieleniu od Boga, tylko jest królową na tej zasadzie, że to Bóg króluje w niej. O, właśnie do tego zmierzam, że to Bóg ostatecznie króluje w niej, jest wszystkim w niej. Ona jest cała w Nim, no i w niej objawia się, jakby to powiedzieć, na to, co próbował wyrazić święty Jan w Apokalipsie, mówiąc o niewieście obleczonej w słońce, że jakby jest ona ubrana w Boga, jest tak zanurzona w Bogu, Bóg jest wszystkim w niej, że to w niej i przez nią Bóg się objawia. No dokładnie tak jak w scenie narodzenia, prawda, że Bóg się w niej kształtuje. I właśnie z niej przychodzi na świat i dzięki niej możemy go spotykać. No tak to sobie Bóg wymyślił, tak to sobie poukładał, żeby właśnie w Maryi pokazać, o co tak naprawdę chodzi. Że chodzi dokładnie o to, że w każdym z nas Bóg chce być wszystkim we mnie. Chce, żebym ja się cały zanurzył w Nim, właśnie w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg chce właśnie takiego przenikania wzajemnego, takiej właśnie wzajemnej jedności, żeby ostatecznie we mnie objawiał się Bóg, żeby we mnie objawiał się Bóg, że Bóg chce jedności. Nie chce oddzielenia, ale chce jedności. Teraz my nie widzimy tej jedności, dlatego później mówimy, a Maryja ma, ja nie mam, a ten ma, ja nie mam, a ja mam, a ty nie masz, nie? Bo nie widzimy tej jedności, prawda? Nie widzimy tej jedności. Tak, i do tej jedności jesteśmy zaproszeni, właśnie do takiej przenikającej się jedności. Z jednej strony przenikającej się, a z drugiej zachowującej dokładnie moją integralność osobową, prawda? Że ja jako osoba wchodzę w tą jedność. Ja jako osoba wchodzę w tą jedność. Właśnie, i to jest dobry wstęp, jak zwykle, zresztą do dzisiejszej Ewangelii, która mówi o uczcie zaślubin, o zaślubinach, prawda, o weselu.
że Bóg bardzo często, Jezus bardzo często, Nowy Testament, zresztą Stary też, bardzo często, jeśli chodzi o zamiary Boga, o to, do jakiej relacji Bóg zaprasza człowieka, to bardzo często odwołuje się właśnie do relacji małżeńskich, oblubieńczych, prawda? Tu wystarczy wspomnieć Słynną Księgę Pieśni nad Pieśniami. Ta przypowieść o uczcie ze ślubin to jest początek 22 rozdziału Mateusza. Tak, 22 rozdział Mateusza, wiersze 1-14. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Właśnie, Pan Jezus, znaczy tak, bo z dzisiejszej tej przypowieści to można wywnioskować, że Bóg to właściwie to nie za wiele się różni, że tak powiem, od władców czy od układów takich właśnie tego świata, że zobaczcie, to jest typowe dla układów tego świata, że ja ci proponuję coś dobrego i chcę ci to dobro za wszelką cenę, za przeproszeniem wcisnąć, tak? I jestem wielce przyjemny i wielce układny i przymilny, bo chcę ci jakieś dobro wcisnąć. A jak ty uparcie ode mnie tego dobra nie chcesz, no to wtedy ci pokażę, gdzie raki zimują, prawda? I to jest takie dosyć typowe dla układów tego świata. Typowe dla układów tego świata jest też to, że ostatecznie sprawdzam, czy, prawda, jesteś mi wdzięczny za to dobro, czy zasłużyłeś sobie na to dobro, że ja zrobiłem coś dobrego i teraz jak mi podziękujesz? I to może sugerować właśnie ta cała sprawa z szatą weselną, nie? Że ja cię tu zaprosiłem, a ty co, prawda, a ty co w zamian, prawda? No, że to co, to jest takie dość typowe dla układów międzyludzkich, więc jeżeli tak się odczyta tą przypowieść tak po prostu, to właściwie Bóg nie jest nikim atrakcyjnym, no bo jest jednym po prostu z wielu, no funkcjonuje dokładnie tak jak ten świat. Natomiast właśnie w tym wszystkim warto zwrócić uwagę na takie dwie wzmianki, jakie się pojawiają w dzisiejszej Ewangelii. Pierwsza wzmianka to jest taka troszeczkę opuszczona w lekcjonarzu, że dzisiejsza Ewangelia, jakby zajrzeć właśnie do Pisma Świętego, to byśmy zobaczyli tak, że w lekcjonarzu zaczyna się tak. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu, a to tak dokładnie rzecz biorąc, to dzisiejsza Ewangelia się zaczyna od stwierdzenia: Jezus odpowiadając wypowiedział właśnie tą przypowieść. Odpowiadając na co? Odpowiadając na reakcję arcykapłanów i starszych ludu na taką znaną przypowieść Pana Jezusa o przeworotnych robotnikach winnicy, o robotnikach, którzy dostali od gospodarza gotową winnicę. A kiedy gospodarz wysyłał swoje sługi po należną część plonu, no to te sługi przepędzili, potem pozabijali, w końcu zabili syna gospodarza, prawda? I reakcja arcykapłanów i starszych ludu na pytanie Jezusa, jak według nich zareaguje ów gospodarz, właściciel winnicy,
no to według nich no to pozabija tych właśnie przewrotnych rolników, przewrotnych najemców, że według nich powinien pozabijać. Jezus właśnie na to stwierdzenie, że powinien pozabijać, to właśnie powiedział takie znamienne słowa. No i właśnie dlatego królestwo, no, królestwo zostanie, jakby to powiedzieć, uniesione od was, uniesione dlatego, że nie chcecie puścić się swoich wyobrażeń, swoich przekonań, swoich racji. Właśnie i wypowiedział Jezus takie słynne zdanie, że kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Właśnie tu jest cały problem, że jesteśmy tak przywiązani do naszych przekonań, wyobrażeń, racji, że za nic nie chcemy dać sobie powiedzieć czegoś nowego, otworzyć oczy na prawdę, no, która w naszych oczach jest tak naprawdę głupotą, no bo przecież my wiemy swoje, jak to powinno wszystko funkcjonować, prawda? I kiedy Jezus to wszystko wypowiedział, to arcykapłani i starszy ludu zaczęli knuć, jakby tu Jezusa pochwycić. To można sobie popatrzeć na końcówkę właśnie rozdziału 21 u świętego Mateusza. Jezus w odpowiedzi właśnie na ich zachowanie wypowiedział tą przypowieść, którą dzisiaj mam do rozważenia. Więc właśnie warto popatrzeć, na co jest odpowiedzią ta przypowieść i wtedy będziemy wiedzieli, co Jezus chce tak naprawdę nam powiedzieć. To jest właśnie jedna rzecz, na co Jezus odpowiada, a druga rzecz, tu jest tak napisane, że Królestwo Niebieskie podobne jest. Jezus nie powiedział, że jest podobne, powiedział homo iote, co znaczy homo iote, zostało uczynione podobnym. Że w naszych oczach my tak sądzimy, że nasze Królestwo jest właśnie takie, jak tu Jezus opowiedział, nie? Że według nas no to królestwo jest takie, że Bóg nam coś tam proponuje, zaprasza do czegoś, zaprasza nas na ucztę, a kiedy my nie chcemy, no to się mści, prawda? To się mści, a jak już nas jakoś na tą ucztę wciągnie, no to teraz oczekuje nie wiadomo jakiej wdzięczności i nie wiadomo czego w zamian, prawda? Jak my nie damy mu tego w zamian, no to nas z tej uczty wyrzuci, prawda? Czyli jakby ciągle tego Boga, tego Króla naszego, no to postrzegamy właśnie w takich kategoriach ludzkich, nie? I dlatego my czynimy Królestwo Boże w naszym rozumieniu, podobnym właśnie do takiego Króla, ale ta przypowieść mówi, ale Królestwo Boże takie nie jest. Królestwo Boże takie nie jest. I ta przypowieść właśnie tyle mówi, że Królestwo Boże takie nie jest. Nie jest mściwym królem, mściwym gościem. Właśnie, więc czytając tą przypowieść tak od początku do końca, to po pierwsze dowiadujemy się, jak to nie jest z Królestwem Niebieskim, jak to nie jest z Bogiem. Właśnie Jezus jakby to opowiada, jak my to sobie wszystko wyobrażamy, do czego zostało uczynione to Królestwo Niebieskie, podobne w naszych głowach, w naszych wyobrażeniach. Właśnie do jakiegoś takiego króla, który niby z jednej strony chce nam dać coś dobrego, ale jak my na to dobro się nie godzimy, gardzimy tym dobrem, no to reaguje dokładnie przeciwnie. Czyli tak naprawdę nigdy nie chciał naszego dobra, tak naprawdę chciał realizować swój egoizm, bardzo ukryty egoizm. I to zobaczcie, że w naszych relacjach jest bardzo częste, nie? Że ja chcę zrobić dla ciebie coś dobrego, jak ty tego nie przyjmiesz, jak się temu nie poddasz, no to właśnie wpadam w przeciwną skrajność. Jestem gotowy cię zniszczyć, zabić, zetrzeć z powierzchni ziemi, bo nie dałeś sobie wcisnąć dobra, którego ja ci chciałem wcisnąć, prawda? Ale jak już właśnie zrobię coś dobrego i jak już pozwolisz na to, żebym zrobił dla ciebie coś dobrego, jak już to dobro przyjmiesz, no to znowu rodzi się inna reakcja, nie? No to teraz jak mi podziękujesz, prawda? Jak mi to pokażesz, prawda? Jaki to jestem wdzięczny. No i my tak właśnie postrzegamy Pana Boga i to dochodzi do głosu właśnie w tej przypowieści. Jezus właśnie tłumaczy, nie? Że w odpowiedzi na zachowanie arcykapłanów, starszych ludu, Jezus pokazuje, nie? Że co my sobie zrobiliśmy, jakie to my sobie wyobrażenie zrobiliśmy na temat Królestwa Niebieskiego. I dopiero jak się przeczyta tą przypowieść od końca do początku, to się dowiemy właśnie, jakie Królestwo Boże jest naprawdę. Właśnie, bo to jest dość ciekawy mechanizm,
że to, co się stało, z nami stało w procesie grzechu pierworodnego, to właśnie z tego punktu widzenia można właśnie w ten sposób odczytać, nie? Że cały ten proces grzechu pierworodnego doprowadził do tego, że nam się wszystko w głowach obróciło o 180 stopni. Prawda? Białe stało się czarnym, czarne stało się białym, jasność stała się w naszych oczach ciemnością, ciemność stała się jasnością. Prawda? Uwielbiamy rozgrzebywać ciemność, przekonani, że tam znajdziemy jakąś jasność, jakąś prawdę i tak dalej. Nam się wszystko obróciło o 180 stopni. Bardzo często jest tak w naszych relacjach z Jezusem, właśnie w naszym czytaniu Pisma Świętego, że jeżeli pod wpływem na przykład lektury Pisma Świętego nabieramy jakichś wyobrażeń na ten temat, co Jezus chce powiedzieć, to bardzo często właściwą drogą jest obrócić to o 180 stopni, te nasze wyobrażenia na ten temat, co Jezus chce powiedzieć, i dopiero wtedy zaczynamy widzieć prawdę, nie? Że bardzo często trzeba, jakby to powiedzieć, tak jak Jezus to powiedział, zaprzeć się siebie i, że tak powiem, obrócić, dać sobie to obrócić o 180 stopni, dokładnie o 180 stopni. I proszę mnie tu nie poprawiać, że 360 stopni, bo 360 stopni to jest pełny obrót i powrót do tego punktu, z którego wyszedłeś. 180 stopni to jest dopiero stanięcie w odwrotności. Zresztą to jest zasada, którą przytaczał Ignacy z Loyoli. Taka zasada mówi, że w relacjach ze złym duchem, ze złem, z ciemnością, z kłamstwem, to trzeba stosować zasadę kontragere, czyli robić odwrotnie, prawda? Kontra, odwrotnie, prawda? Że jeżeli właśnie ciemność, kłamstwo, zły duch próbuje cię do czegoś zachęcić, to zrób odwrotnie niż zły duch cię zachęca, na pewno zrobisz dobrze. Nie? Jeżeli chce cię do czegoś zniechęcić, to zrób odwrotnie, tym bardziej się w to zaangażuj. Właśnie, odwrotnie. Nie? Im bardziej jesteśmy nienawróceni, tym bardziej powinniśmy traktować nasze wyobrażenia, skojarzenia właśnie odwrotnie. Nie jako prawdę, ale jako odwrotność prawdy. No ale to nie jest taka zasada żelazna. To proszę nie traktować jako zasady żelaznej. W każdym razie naprawdę ciekawie i naprawdę odkrywczo to się robi właśnie wtedy, kiedy przeczytamy tą przypowieść właśnie od końca do początku, nie? Bo jak czytamy od początku do końca, to na właściwie niczym nas nie zaskakuje. Ten Bóg jest właśnie na miarę relacji takich właśnie tu w tym świecie panujących, nie? Że reaguje dokładnie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, przesiąknięci myśleniem tego świata i nic nas tutaj nie zaskakuje. Właśnie. Natomiast jak przeczytamy od końca do początku, to dopiero robi się odkrywczo, bo koniec jest jaki? Koniec jest taki. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. I teraz jak przeczytamy ten koniec tak, jak jest, to znowu rodzi się jakiś pewien absurd, nie? No bo co, Bóg wielu powołuje, ale niewielu sobie wybiera. No to po co powołuje, że potem z tych powołanych sobie wybrać tylko kilku, nie? A reszta co? A reszta na stos. Reszta związać nogi, ręce i wywalić. No to po co powołuje, żeby wywalać? Ja właśnie nie mogę tego pojąć, bo to jest nielogiczne, żeby stwarzać ludzi po to, żeby później szukać powodu, żeby ich kasować. No nie rozumiem tego. No można powiedzieć, że to księdza problem, czy mi można powiedzieć, że to jest mój problem, że tego nie rozumiem, ale nie rozumiem tego w kontekście całego orędzia, całego objawienia. Właśnie o to mi chodzi, że to nie da się zharmonizować z objawieniem o Bogu, Bogu, prawda, który jest rozumny i który wie, co robi i zawsze kieruje się miłością. Jaka to miłość stwarzać ludzi tylko po to, żeby czyhać później na to, jakby to ich znaleźć sobie pretekst, żeby skasować. To ani nie jest rozumne, ani to nie jest miłością, to w ogóle nie wiadomo, skąd taki pomysł. W każdym razie, nie? Skupmy się na tym stwierdzeniu. Wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Ci powołani to są kletoi. Takie słowo kletos, nie? Powołany. A ci wybrani to są eklektoi, eklektos, wybrany. Kletos i eklektos. Gdzie jest różnica między kletos a eklektos? Kletos to pochodzi od takiego słowa kaleo. To słowo kaleo bardzo często się pojawia w tej dzisiejszej przypowieści, nie? Że właśnie ci zaproszeni to są kletos, kletoi właściwie, nie? Zwołali, to jest kaleo, prawda?
i tak dalej, nie? Że to słowo kaleo w różnych formach to się pojawia dość często w dzisiejszej przypowieści i tu warto pamiętać, że to słowo kaleo to jest fundamentem takiego słowa eklezja, czyli kościół, nie? Eklezja, kościół, kaleo. To jest bardzo ciekawy czasownik grecki, który mówi o wołaniu, przywoływaniu, zawołaniu, zaproszeniu, ale też o nazywaniu, nadawaniu imienia, prawda? Czyli to jest takie wołanie po imieniu. To jest bardzo ważna sprawa. To jest takie jakby wołanie po imieniu, takie wołanie, które jednocześnie mnie stwarza, które nadaje mi tożsamość, które nadaje mi imię i to właśnie robi Bóg. Stwarzając mnie, wywołuje mnie z nicości i to wołanie Boga skierowane do mnie, to wołanie, to pragnienie Jego miłości nadaje mi życie, nadaje mi istnienie, nadaje mi osobowość, nadaje mi tożsamość, nadaje mi imię. Imię to jest równoznaczne z tożsamością w Biblii, prawda, że w pragnieniu Boga, pragnienie Boga jest właśnie takie, że Bóg dokładnie wie, kogo pragnie. Pragnie mnie po imieniu mnie stwarza, po imieniu mnie woła, po imieniu mnie prowadzi przez życie. On nieustannie w sercu, na dłoniach ma wyryte moje imię. Dlaczego w sercu i na dłoniach? W sercu, bo w pragnieniach, na dłoniach, bo on to czyni, prawda? Że on chce realizować to imię, które dla mnie pragnie we mnie. To jest właśnie to, Maryja Królowa, że Bóg miał jakieś pragnienia, ma jakieś pragnienia odnośnie Maryi i te pragnienia zrealizował i też tożsamość Maryi, prawda? W Maryi podziwiamy właśnie to, co Bóg w niej zrealizował. Tożsamość, jaką Bóg jej nadał, jaką w niej zrealizował, prawda? To, jak Bóg się w niej zrealizował, jak się w niej odbił. W każdym z nas Bóg się chce odbić w jakiś jedyny, niepowtarzalny sposób. I to jest to moje imię, to jest ta moja tożsamość, którą mam u Boga, prawda? Które jest zapisane u Boga, które zobaczę na kamyku białym, które zobaczę, kiedy stanę przed Nim twarzą w twarz, kiedy zobaczę Go twarzą w twarz, prawda? I Bóg chce to kiedy mnie stwarza, to mi coś proponuje, nie? Proponuje mi właśnie taką tożsamość, nie? Tożsamość, która jest wynikiem tego, że Bóg chce się zrealizować we mnie i we mnie się ukazać światu w jakiś jedyny, niepowtarzalny sposób. Miłość Boga chce się we mnie odbić, zrealizować we mnie, w moim życiu i przeze mnie w jakiś jedyny, niepowtarzalny sposób, prawda? I to jest właśnie to kaleo, prawda? To kaleo. I to kaleo właśnie na tym polega, że jestem zaproszony do zaślubin. Właśnie ci zaproszeni na uczę zaślubin niestety tego nie zauważyli, że oni są zaproszeni na uczę zaślubin, to są ich zaślubiny. Oni wzgardzili tym zaproszeniem, właśnie, bo cała się ta rozwijająca przypowieść no, pokazuje właśnie to, że taką trudność z przyjęciem, z przyodzianiem się właśnie w to wołanie Boga, w to imię, które Bóg chce mi nadawać, w przyodzianie, trudność z przyodzianiem się właśnie w tą miłość Boga, która chce mnie ubierać. Tutaj właśnie trzeba zauważyć to, nie? Że Adam i Ewa po grzechu pierworodnym odkryli, że są nadzy, rozebrani ze wszystkiego, w co Bóg ich przyodział, rozebrani z godności, z tożsamości, ze wszystkiego, prawda? I Bóg chce mnie przyodziać na nowo, chce mnie ubrać w nową szatę, to co właśnie chrześcijanie przeżywają w momencie chrztu, kiedy człowiek otrzymuje nową, białą szatę. Bóg chce mnie przyodziać na nowo, chce mnie przekonać, że Jego miłość nie zginęła, nie wycofała się, Jego pragnienia nie umarły. To imię, które On ma wypisane dla mnie w sercu, dalej tam w tym sercu jest wypisane, że to mogę sprawdzić w otwartym sercu Jezusa na krzyżu, mogę sprawdzić na Jego poranionych dłoniach, że On dalej jest gotowy na wszystko, prawda? Żeby to imię we mnie zrealizować, że w Jego oczach ja niczego nie straciłem, w Jego pragnieniach niczego nie straciłem, w Jego propozycjach niczego nie straciłem, że w Jezusie wszystko jest nadal tak, nadal tak. Jestem cały czas zaproszony do zaślubin właśnie do tego, o czym mówiłem we wstępie, że jestem nadal zaproszony do tego, żeby dać się zanurzyć w Bogu, w tej jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby to Bóg stał się moją tożsamością i moim przyodzianiem.
że to miłość Boga stała się moją wewnętrzną tożsamością i moim przyodzianiem, prawda, moim obliczem, nie? Żeby tą miłość Boga można było we mnie doświadczać, tak jak w Jezusie doświadczam miłości Ojca. Właśnie, to kaleo boskie to nie zniknęło, ja dalej jestem, prawda, kletos, cały czas jestem kletos, tylko chodzi o to, czy ja przejdę od kletos do eklektos. I teraz, kto to jest eklektos? Brzmi bardzo podobnie, prawda, kletos, eklektos, nie? Że z samego brzmienia to wynika, że eklektos to jest taki ktoś, kto się dał kaleo, nie? Że dotarło do mnie to wołanie, to propozycja wielka cała, to wielkie zaproszenie. I ja zrozumiałem to wołanie, to zaproszenie i dałem się zawołać, dałem się zaprosić, dałem się zachwycić tym, co mi Bóg zaproponował, dałem się zachwycić. Tutaj na przykład ci, którzy sobie poszli, oni zlekceważyli Ameleo, prawda, że uznałem to za niewarte uwagi, nie? To zaproszenie Boga, to jego propozycję, to imię, które Bóg chce zrealizować we mnie, właśnie tą propozycję wchodzenia w zaślubiny z Bogiem samym, w tą jedność Ojca i Syna i Ducha Świętego, właśnie tą propozycję właśnie, że Bóg chce dokonać we mnie dzieła przemiany, takiej przemiany, że On się stanie we mnie wszystkim, że moją tożsamością stanie się Bóg, Jego miłość i że dzięki temu można będzie tą miłość we mnie doświadczać i że ja będę odkrywał siebie jako umiłowanego i zdolnego do miłości, że ja tą propozycję uznałem za niewartą uwagi, że bardziej zainteresowałem się zyskami w rozumieniu tego świata niż zyskami w rozumieniu Boga. Że w rozumieniu Boga zyskiem jest właśnie to, co Bóg mógłby dokonać we mnie. A w moim rozumieniu zyskiem jest to, co ja sobie mogę wypracować, zdobyć na tym świecie. I tu jest właśnie cały problem, to jest całe napięcie. Właśnie widzicie, jak się w tym kontekście przyjrzeć temu, co Bóg zrobił na początku z Adamem i Ewą, z pierwszymi ludźmi, to zobaczcie, że wszystko, co zrobił, to właśnie służyło temu. Z jednej strony odkrywaniu tego, kim jesteśmy dla Boga, co Bóg może dla mnie zrobić, co Bóg dla mnie zrobił. Właśnie ten pochód, cały pochód stworzeń, który Bóg przyprowadził do Adama. Nie? Że tyle Bóg jest w stanie dla mnie zrobić, nie? A jednocześnie w tym Adam odkrywa, że to wszystko jest mniejsze ode mnie, to wszystko razem wzięte nie sięga mnie, że to wszystko jest za mało, to wszystko razem wzięte jest za mało, nie? Odkrywa swoją wartość, swoją godność, kim mnie Bóg uczynił, prawda? I wtedy jest gotowy spotkać drugiego człowieka, Ewę, bo po pierwsze, kiedy odkrywa swoją wartość, godność, to wtedy dopiero zobaczy wartość, godność drugiego napotkanego człowieka i oni razem są zaproszeni do tej troskliwości Boga o całe stworzenie, do troski Boga o ogród rajski. I właśnie w tej troskliwości ogród rajski odkrywają nie tylko to, co Bóg jest w stanie dla nich zrobić, co z nimi uczynił, ale też do czego ich uzdolnił. I to jest szczyt, nie? To jest szczyt, że miłość Boga się we mnie złożyła, że ja nie tylko mam tą miłość, nie tylko jestem odbiorcą tej miłości, nie tylko ta miłość dla mnie chce różne rzeczy zrobić, ale ta miłość czyni mnie zdolnym do przekazywania tej miłości, zdolnym do kochania tak, jak jestem kochany. I to odkrywali Adam i Ewa w sobie i to jest szczyt mojej godności. I tu w tym wszystkim chodzi o to, żeby w moich oczach coraz większą wartością stawał się ten, który to wszystko dla mnie uczynił i który to ze mną uczynił. To ze mną uczynił, że takim mnie uczynił. Nie? I że coraz bardziej moja optyka była skoncentrowana właśnie na tym, który aż tak mnie umiłował i to wszystko ze mną uczynił. Właśnie, i wtedy dorastam do miłości samego Boga, Boga, który miłuje kogoś, a nie coś. Tak po prostu kogoś, a nie coś i wtedy mam w sobie radość Boga, radość bycia razem z osobami, które mnie umiłowały pierwszymi. Tylko, że właśnie grzech pierworodny to wszystko zniszczył, zakłócił, właśnie obrócił o 180 stopni. Doprowadził do tego, że to wszystko stało się nieważne, nieinteresujące, najważniejsze, najbardziej interesujące stało się zdobywanie owoców tego świata, zysków w rozumieniu tego świata i właśnie dlatego to wszystko przestało funkcjonować. I teraz Jezus przychodzi, żeby co zrobić, żeby nas właśnie przeprowadzić. Po pierwsze, żebyśmy odkryli siebie
jako, że ja jestem kletos. Nie? To właśnie to wszystko, co mówiłem o tym słowie kletos, kaleo, kletos, które pochodzi od kaleo. Tak, kletos. To jest imię słów w stronie biernej. Kletos, nie? Że ktoś to ze mną uczynił, właśnie kaleo. Nie? To wszystko, co mówiłem o wołaniu, o imieniu, o nadawaniu imienia, o realizowaniu, to właśnie, że z jednej strony, żebym ja na nowo siebie odkrył jako tego, który jest kletos, nie? Że to kletos nigdy nie minęło, właśnie to boskie kaleo nigdy nie minęło, bo inaczej ja bym przestał istnieć. I z jednej strony Jezus właśnie przychodzi przekonać nas o tym, że nasze wyobrażenia o Bogu mściwym, właśnie o takim Bogu, który jak ja nie odpowiem na to Jego kaleo, to mnie właśnie przyśle jakieś wojska i zniszczy mnie, moje miasto, moją rodzinę, wszystko. O Bogu, który mnie wyrzuca z sali weselnej, że one są niewłaściwe, są nieprawdziwe, że to boskie kaleo w Jezusie cały czas się rozlega gromkim głosem. Jezus krzyczy z krzyża, pragnę. To jest właśnie to kaleo, to jest to wołanie, to zaproszenie po imieniu. Pragnie Ciebie po imieniu, woła Ciebie po imieniu, z krzyża po imieniu. Dla Ciebie to wszystko robi, żeby Cię przekonać, że Ty jesteś kletos. I to po pierwsze, a po drugie, żeby Cię doprowadzić do tego, żeby Cię to tak zachwyciło, żebyś przeszedł od kletos do eklektos, nie? Do eklektos. To eklektos to pochodzi od takiego czasownika eklegomai, eklegomai. Tu się od razu słyszymy lego, nie? Tam słyszeliśmy kaleo, tutaj lego, nie? Lego, logos, prawda, eklegomai. Co to znaczy eklegomai? To też tak, żeby nie przedłużać. Eklegomai to jest coś takiego, taka czynność, że ja wybieram coś z całego serca, z całym zaangażowaniem, całym sobą tego chcąc, pragnąc, całym sobą, z całego serca, z całym sobą. I właśnie o to chodzi, żebym się tak zachwycił tym kaleo Boga, żebym ja całym sobą, z całego serca zapragnął tego, co w tym kaleo Boga Bóg mi proponuje, co w Jezusie Bóg mi zaproponował. I wtedy zaczyna to dopiero funkcjonować. Bóg mi objawia swoje pragnienia wobec mnie w Jezusie, swoją całą miłość wobec mnie w Jezusie, miłość, która nigdy nie przeminęła, nigdy się nie wycofała, nigdy nie wpadła na taki pomysł, żeby mnie skasować czy wyrzucić. Nigdy nie wpadła na taki pomysł, żeby mnie skasować czy wyrzucić. Pomysły tej miłości cały czas idą w tym kierunku, jak mnie przekonać, żebym ja wreszcie zapragnął tego, czego pragnie dla mnie Bóg. Żebym całym sobą, z całego serca. Bo zobaczcie, ta dzisiejsza przypowieść pokazuje Boga do końca zaangażowanego. On podejmuje wszelkie wysiłki, prawda? I teraz chodzi o to, żeby ze mnie wypłynęło takie samo zaangażowanie. I to jest właśnie ta szata weselna. Ta szata weselna to nie jest, że Bogu trzeba jakoś straszliwie płacić, dziękować, wypłacać, nie wiadomo co. Tylko, że kiedy ja dostrzegam wysiłki Boga, nie? Wysiłki Boga włożone w przygotowanie tej uczty weselnej, to wysiłki Boga, żeby mnie uwieść, nie? Żeby mnie przekonać, że jestem Jego umiłowaną oblubienicą, rozkochać i tak dalej. Prawda, żebym ja po pierwsze uwierzył w Jego miłość, dał się przyodziać tą miłością, prawda, zauważył tą miłość, dostrzegł miłość właśnie w tych wszystkich miłościach, w zabiegach, staraniach Boga. Dostrzegł tą całą miłość, a się w tym potężnym wysiłku Boga objawionym w krzyżu i że zrozumiał, że to jest miłość wobec mnie, po imieniu do mnie, nie? Że to, żebym wreszcie dał się przyodziać w tą miłość, odkrył siebie jako umiłowanego, żebym się w tej miłości zakochał. Zakochał się, dał się zakochać, że właśnie to zakochanie moje jest właśnie wejście w to zaangażowanie Boga, w tą współpracę z Bogiem, że ja całym sobą z całego serca zapragnąłem tego, czego pragnie dla mnie Bóg i wtedy to zaczyna funkcjonować. I wtedy dopiero to zaczyna funkcjonować, bo widzicie, my sobie wyobrażamy, że Bóg się mści, kiedy nie przyjmujemy z Jego ręki jakiegoś dobra. Dlaczego? No bo wtedy nie doświadczamy tego dobra. I wyobrażamy sobie, że Bóg się wtedy mści. No nie, On się nie mści, tylko jeżeli ja od Ciebie nic nie przyjmę, to wtedy nic nie mam. I to nie jest Twoja zemsta,
tylko to jest dlatego, że ja nie przyjąłem. To jest dlatego, że ja nie dostrzegłem twoich wysiłków, nie zwróciłem uwagi na twoją miłość, wzgardziłem tym wszystkim, co ty masz mi do zaproponowania, odtrąciłem, poszedłem w inną stronę, prawda? I nie mam tego wszystkiego, co ty miałeś mi do zaproponowania, nie dlatego, że ty się na mnie mścisz, tylko dlatego, że ja tego nie wziąłem. Nie mam radości, no bo nie zapragnąłem tego, czego ty pragniesz dla mnie. To nie jest twoja zemsta, tylko to jest właśnie mój brak zaangażowania, nie? Moje, prawda, wzgardzenie tym. Bo widzicie, to wszystko między nami a Bogiem, zresztą między nami, między ludźmi też, działa właśnie na miarę zaangażowania, nie? Że to jest za mało, że ja się daję ciągnąć na sznurku, prawda? I się biernie zgadzam na to, żebyś ty coś ze mną zrobił. To jest za mało, żebym poczuł radość. Tu właśnie chodzi o to, żebym ja doszedł od kletos do eklektos, nie? Właśnie do tego, który jest całym sercem, całym sobą zaangażowany, bo ja chcę, nie? Bo ja chcę. Tylko trzeba zrozumieć, na czym polega to zaangażowanie. To zaangażowanie polega na tym, że ja chcę wchodzić w to, do czego Bóg mnie dzisiaj zaprasza, z głęboką wiarą, że to, do czego Bóg mnie dziś zaprasza, to jest właśnie sposób na to, żeby mnie przemieniać. I wiecie, tutaj jest jeszcze taki jeden wniosek praktyczny na koniec, taki właśnie dotyczący naszej codzienności, że widzicie, my się angażujemy w naszą codzienność, w nasze codzienne zajęcia, bo sądzimy, że coś z tego będziemy mieli. Kiedy nie ma tych efektów, których się spodziewamy, to się łatwo zniechęcamy, łatwo tracimy sens tego wszystkiego. Ale kiedy spojrzymy na to wszystko tak, jak to widzi Bóg, że to ma po pierwsze przemieniać mnie wewnętrznie, kształtować mnie wewnętrznie, to wtedy zaczynamy widzieć, o co tak naprawdę chodzi. Nie o co tak, bo Bogu nigdy nie chodzi o efekty, mu chodzi o owoce. Miłość, radość, pokój, cichość, żeby kształtować moje wnętrze, żeby moje wnętrze było coraz bardziej odbiciem jego wnętrza, żeby on się we mnie kształtował. On chce się we mnie kształtować, on jest miłością, żeby kształtować we mnie miłość, nie byle jaką miłość, ale jego miłość. Miłość, która jest jego dziełem. Jego dziełem. I właśnie na tym polega moje zaangażowanie. Wchodzenie w to wszystko całym sercem, bo ja chcę tego, co Bóg chce dokonać we mnie właśnie w tym wydarzeniu, w tej sytuacji, w tym zajęciu. To oczywiście skutkuje przy okazji tym, że te swoje zajęcia wykonuję coraz lepiej, prawda? Bo kiedy jestem zaangażowany, to coraz lepiej, ale właśnie chodzi przede wszystkim o to, co Bóg chce kształtować we mnie, co Bóg chce kształtować we mnie. Właśnie dlatego ten król, kiedy wchodzi na ucztę, kiedy widzi człowieka nieubranego w szatę weselną, to znowu zwraca się do niego synem słowem hetajre. Wczoraj żeśmy to słowo rozważali. Hetajre, przyjacielu. Ale właśnie taki przyjacielu, który wewnętrznie wcale nie jesteś zjednoczony ze mną. Tak naprawdę wewnętrznie ty jesteś daleko ode mnie. No niby jesteś tutaj ze mną na uczcie, niby siedzisz ze mną przy stole, prawda, niby rękę zanurzasz ze mną w misie. Ale wewnętrznie wcale nie jesteś przy mnie, masz swoje cele, swoje wyobrażenia, przyszedłeś się tu po prostu najeść i w ogóle nie zwróciłeś uwagi na moją całą miłość do ciebie. Tak by to można wytłumaczyć, nie? Że to pytanie króla dotyczy czego? Hetajre, przyjacielu, jak tu wszedłeś? Jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Że my mamy tendencję rozumieć to pytanie jako stawianie warunków, rozliczanie z czegoś. To pytanie ma mnie właśnie sprowokować, żebym wreszcie zobaczył miłość, która mnie kocha. Żebym wreszcie przestał patrzeć na wszystko jako obiekt do konsumpcji. Żebym przestał być zapatrzony na siebie, na swoje apetyty, na swoje jakieś tam rzeczy. I zobaczył miłość, która o to wszystko zadbała. I wreszcie zobaczył miłość, która mnie przyodziewa. Że, przyjacielu, no pomyśl, jak tu wszedłeś? Przecież nie masz stroju weselnego, nie? A jednak tu wszedłeś. To jak tu wszedłeś? No właśnie dlatego tu wszedłeś, że ja cię pierwszy umiłowałem, ja cię chciałem. Nawet wtedy, kiedy stałeś się nagi, dalej cię nie przestają chcieć. Nie przestają cię pragnąć. To nie jest pytanie rozliczające. To jest pytanie, które ma za zadanie otworzyć oczy. Ale właśnie kiedy my postrzegamy to pytanie jako rozliczające poprzez właśnie nasze nienawrócone myślenie, no to skutek jest taki właśnie, jak pokazuje Jezus. Nie? Jeżeli nie damy się nawrócić, to zginiemy. Zginiemy dlaczego? No bo nic nie zrozumiemy. Właśnie będziemy reagować tak jak tenże. Nie?
On to postrzegł jako pytanie rozliczające, nie wiedział, jak się z tym rozliczyć. I w jego rozumieniu no wszystko się skończyło, nie? Konsumpcja, wielka konsumpcja się skończyła, nie? Prawda? Wielka konsumpcja, zobaczcie, w naszym rozumieniu, kiedy my odchodzimy z tego świata, no to jesteśmy wypluci, wyrzuceni, prawda? To jest koniec, wielka konsumpcja się kończy. A odejście z tego świata tak naprawdę jest wejście w pełnię zaślubień z tym, który pierwszy umiłował mnie. Tylko czy ja kiedykolwiek zwróciłem uwagę na tą miłość? Czy ja byłem zajęty jedną wielką konsumpcją, jednym wielkim zdobywaniem, zarabianiem i konsumowaniem właśnie? Nie? Więc właśnie to jest dramat, że człowiek potrafi tak się zakręcić wokół siebie, że staje się ślepy na miłość, która go kocha, która się o niego troszczy, która to wszystko, co jest zajęte taką wielkim konsumowaniem, przestaje widzieć miłość, która dla niego szykuje to wszystko, co on tak z zapałem konsumuje. I kiedy ta miłość przychodzi, próbuje człowieka obudzić, zwrócić jego uwagę, otworzyć mu oczy, to jeszcze taki człowiek właśnie to traktuje jako wielki atak na siebie i tak to właśnie. Dlatego to jest takie ważne, żeby modlić się ciągle o nawrócenie, nawrócenie myślenia, żeby do nas docierało, jak to wszystko funkcjonuje, o co chodzi w mojej codzienności, o co chodzi Bogu. Nie? Właśnie modlić się, żebym po pierwsze odkrył siebie, jako, że jestem kletos, nie kletos, że jestem zawołany, wywołany, stworzony, umiłowany po imieniu. Po imieniu, że Bóg nie przestał mieć, dalej pielęgnuje w sercu wszystkie pragnienia wobec mnie i chce je realizować. I żebym dał się przeprowadzić od kletos do eklektos, nie? Do tego, który całym sercem, całym sobą zapragnął tego, czego pragnie dla mnie Bóg i w konsekwencji wszedł w te wszystkie zaproszenia Boga. I właśnie tak żyła Maryja. I taki jest sens zawierzania się Maryi, żeby Maryja mnie tego uczyła. Właśnie takiego wchodzenia w te codzienne działania, zaproszenia Boga, żeby to wszystko we mnie funkcjonowało i żeby się zrealizowało to wszystko, co Bóg pielęgnuje w swoim sercu dla mnie, żeby to wszystko się we mnie zrealizowało, zadziałało. Właśnie, żeby moje życie było realizowaniem się dzieła Boga we mnie i w moim życiu, nie? Że Maryja mnie uczyła właśnie takiej postawy, nie? Takiego zaangażowania, właśnie, żebyśmy zrozumieli, na czym polega nasze prawdziwe zaangażowanie, nie na wypruwaniu żył, ale właśnie na takie wchodzenie w te codzienne zaproszenia Boga, te codzienne wydarzenia, codzienne zajęcia, żeby we mnie realizowało się dzieło Boga, a wtedy dopiero wszystko zacznie funkcjonować. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.